Etyka to nie jest zwykłe pismo. Etyka po pierwsze ma historię. To znaczy powstała w trudnych czasach dla filozofii polskiej i przetrwała najtrudniejsze czasy, łącznie z czasami najtrudniejszymi finansowo. Po drugie, etyka to jest pismo, które zawsze stawiało na jakość. Niekoniecznie ukazywało się regularnie ze względów finansowych między innymi, ale zawsze stawialiśmy na to, żeby w tym piśmie pokazywały się teksty najwyższej klasy. No i tak chyba jest do dziś, w każdym razie mam nadzieję. Pismo funkcjonuje w nowej i trochę starej szacie od ostatnich trzech numerów. Wygląda w ten sposób. Szata graficzna nawiązuje do pierwotnej szaty graficznej etyki, tak jak wtedy, kiedy ona powstała. Jest oczywiście nieco bardziej kolorowe ze względu na lepsze środki techniczne, ale idea jest ta, żebyśmy pamiętali o łączności z przeszłością, ale równocześnie byli pismem nowoczesnym. Nowoczesność naszego pisma polega przede wszystkim na tym, że wszystkie artykuły, które są publikowane u nas, to znaczy te, które nie są zamawiane, które przychodzą do redakcji, są robione, są recenzowane anonimowo. Ani autor nie wie, kto jego tekst recenzuje, a recenzujący nie zna tożsamości autora tekstu, który opiniuje. Dzięki temu możemy zadbać o bardzo wysoką jakość pisma. Na czym to polega? Przede wszystkim na tym, znaczy to się najlepiej uwidacznia prawdopodobnie w tym, że sporo tekstów odrzucamy jako niespełniających w wystarczająco dobrym stopniu tych standardów, których przestrzegamy. Pismo jest adresowane przede wszystkim do fachowców, to znaczy przede wszystkim do filozofów akademickich, ale nie znaczy to, że zajmujemy się wyłącznie kwestiami jak najbardziej abstrakcyjnymi. Również zajmujemy się rzeczami dosyć, nazwijmy to, przyziemnymi. Ostatnio w czasie zjazdu filozoficznego mieliśmy bardzo ważną sesję na temat miejsca społecznego filozofa. Zwłaszcza chodziło o filozofa moralności. W najbliższym numerze, który będzie miał 42, zamieścimy zapis wystąpień wybitnych polskich filozofów, którzy przedstawiali swoje poglądy na temat właśnie miejsca filozofów w dzisiejszym społeczeństwie. Więc pismo nie stroni od tematów, nazwijmy to, aktualnych czy w jakiś sposób zaangażowanych, ale przede wszystkim, ale chcemy też stawiać w dużym stopniu na zagadnienia często bardzo abstrakcyjne, ale przede wszystkim dotyczące tego, co byśmy nazwali etyką filozoficzną. I jeszcze jedna nasza ambicja to jest to, żeby poszerzać krąg naszych autorów, nie tylko czytelników, ale też autorów. To znaczy stawiamy, w każdym razie ja stawiam jako redaktor naczelny, stawiam na ludzi młodych. Chciałbym, aby to pismo było, w nim byli reprezentowani autorzy młodszego pokolenia, a wręcz najmłodszego pokolenia. Stąd zachęcam młodych ludzi, doktorantów również do nadsyłania swoich prac. I ostatnia rzecz, która stanowi ambicję w tym piśmie, moją jako redaktora naczelnego i współpracowników, to jest to, żeby nie było to pismo lokalne, w tym sensie, żeby nie było to pismo środowiska warszawskiego, pomimo że jest wydawane przez Uniwersytet Warszawski. To ma być pismo ogólnopolskie, ma prezentować stan polskiej etyki i badań w tym zakresie filozofów ze wszystkich ośrodków filozoficznych w Polsce. Oczywiście cały czas przy założeniu jak najlepszej jakości.